Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek. Uwaga, będzie dużo mięsa latało, dużo przekleństw. Także jeśli macie delikatne uszy, to nie polecam. No, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Dziękuję, na razie. Dzień dobry. Sebastian Pruszak z tej strony, doradca finansowy, odnośnie wypłat konta handlowego dzwonił. Wolny pan w tej chwili? Odnośnie czego? Wypłaty? O tak, z konta handlowego, giełda kryptowalutowa. Aha. Pamięta pan, tak, pamięta? No tak, tak, tak. A to tam coś do wypłaty jest? Jeszcze raz? No pamiętam, mówi pan coś do wypłaty, tak? Tak, 2300 USD. Aha. A to fajnie, no. To możemy teraz. No dobrze. To teraz pan. Jaka będzie pana decyzja? Możemy handlować dalej, jeżeli pan tak pasuje. Nie, wie możemy pan. Możemy wypłacić. Wie pan, wypłacimy. Dobrze. Pan przy komputerze czy przy komórkę? Przez komórkę. Dobrze. Komputera pan nie może uruchomić w ogóle. Nie mam w tej chwili dostępu do komputera. A kiedy będzie? No, że pana w ogóle nie mam dostępu do komputera, bo mi się komputer zepsuł ostatnio, także no. Nie da się przez telefon się nie da tego zrobić? Co za różnica? Możemy, nie ma problemu. A niech pan powie, to będzie pierwsza wypłata, czy już wcześniej była wypłata? Nie, wcześniej nie było, pierwsza będzie. Rozumiem. Czy pan posiada naszego czata, niech pan powie? Wasze co? Naszego czata, naszego komunikatu. Nie, nie posiadam. Rozumiem. Panu teraz w tym razie, pana komórka zwykła, tak, androidowa? Tak, tak. Niech pan zobaczy na komórki, może być pan posiada czat TeamViewer, Quick Support. Team Support? No mam. Jeszcze raz? Mam. Kiedyś korzystałem z niego, mam. To już pana była wypłata w tym razie, jeżeli pan korzysta z tego czatu. Nie, to do innych celów. To do innych celów było wykorzystywane, nie do wypłaty. Rozumiem. Dobrze, to niech pan do tego TeamViewera wejdzie, otworzymy ten TeamViewer. Aha. No. Co panu pokazuje? A nie, moment. To nie to. Kurwa, nie to się kliknęło, spoko. A przypomnij mi pan, z jakiej firmy pan dzwoni? Nie pamiętam tej nazwy. Forex. Forex. Tak. A powie mi pan jedną rzecz jeszcze. Jest pytanie, mam jeszcze jedno. A niech pan jeszcze mi powie teraz. W jakim walucie pan chciałby dostać pieniążki? Złotówki, dolara, euro? Złotówki. A to teraz proszę pana, niech pan mi powie jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego pan tak kurwa perfidnie kłamie? Jeszcze raz, co pan mówi? Słyszałeś. Bardzo dobrze proszę, słyszałeś. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Dlaczego tak kurwa perfidnie kłamiesz? Słucham, proszę tłumacz. Pana. Jeżeli pan jest zarejestrowany, tłumacz. Dlaczego pan robi rejestrację gdziekolwiek? Dlaczego? Bo mogę, tłumacz się kurwa, dlaczego kłamiecie? Karol Kiełbasa, tak czy nie? Tak. To dlaczego pan robi rejestrację gdziekolwiek? Proszę pana, bo mogę, żeby takich skurwysynów, żeby takich skurwysynów łapać jak wy i żeby wam dupę zawracać. To jest moja wina czy pana? Dobry. Dorian Szalecki ze strony, w sprawie zgłoszenia pana się kontaktuje. Jakiego zgłoszenia? No, rezygnacji ze zgłoszenia, bo pan wcześniej był zainteresowany zarobkiem dodatkowym, ale zrezygnował pan ze współpracy, podobno, tak?
No, być może tak, a nie jaka platforma w ogóle? General Trading Company. Pan już rozmawiał z moimi menedżerami, na przykład panem Arturem i panią Moniką. No tak, być może prawdopodobnie rozmawiałem. No widzę, że rozmawiał pan, ale nie rozpoczął pan współpracę, więc chciałem zapytać, co pana powstrzymało przed rozpoczęciem. No ja się pana nie mam czasu na to. Teraz za bardzo. U pana nie ma czasu. Tak, u mnie. No ale czy wytłumaczyli panu, że tutaj jest tryb automatyczny, przy którym klienci nie poświęcają swojego wolnego czasu? Tak, tak, coś tam mówili już. No a to wraca się z tym, że tutaj klienci nie poświęcają swój czas, a że kapitały tutaj pracują na swoich właścicieli. Czy jak? No to nie działa człowiek sam, tak? No tak. Czy tak. Jego kapitał na niego pracuje, tak? Czyli to jest no pasywny tak. Tryb zarobku. Czyli tutaj pan nie poświęca wolnego czasu. Nie musi pan siedzieć za komputerem, nie wiem, śledzić jakieś tam wykresy. Jest tryb automatyczny, który polega na tym, że za pana działa sztuczna inteligencja. A pan sobie po prostu utrzymuje swoje fundusze w odpowiednim miejscu na koncie inwestycyjnym, gdzie te fundusze pracują na pana, a w porównaniu do banków, tak? Jak pan trzyma środki na koncie bankowym, to zdaje pan sobie sprawę, że banki obracają tymi środkami, tak? Zarabiają, tak, ale tak, klienci tak, z tego tak. Nic nie dostają. Na koncie inwestycyjnym jest inaczej. Więc co panu, no, jakby co pana zniechęciło od współpracy, no bo brak czasu to nie jest jakby... Wie pan co? Aktualnie nie mam... Ale szczerze, no szczerze, nie mam... Jak? Nie wiem, proszę pana, nie jestem w stanie teraz panu odpowiedzieć. Zajęty jestem w pracy. Nie mam czasu teraz na pierdoły gadanie z jakimiś kurwa ludźmi przypadkowymi. Rozumie pan? A gdzie pan pracuje? A gdzie pan pracuje? Pracy jestem, po prostu. Taka informacja powinna panu starczyć. Tak, ale w jakiej pracy? Gdzie pan pracuje? A co to podoba się panu praca? Podoba się moja praca mi osobiście. Ale to, a to gdzie pan pracuje? Czemu pan nie chce powiedzieć, gdzie pan pracuje? Jakby mi się podobało pracę, bym każdemu powiedział, że ja pracuję tam, tu i tam. A ja się nie lubię dzielić takimi informacjami, proszę pana. A, to znaczy, że panu się nie podoba praca. Z przypadkowymi ludźmi. Podoba mi się oczywiście, jak najbardziej. No to gdzie pan pracuje? Czemu pan nie może powiedzieć? Dobra, słuchaj. Bo kurwa nie mam do was siły. Oszuści pierdoleni. Weźcie, nie dzwońcie. Albo nie. Dzwońcie częściej. Bo ja lubię wam marnować czas. Ja tak nie marnuje pan czas dla mnie na przykład. Ale dlaczego pan tak się wypowiada, to już inna rzecz. Przecież ja pana nie obrażam. No to mogłem powiedzieć, że jesteś pedałem, celem, kurwa i nieudacznikiem. A kto ci chuju powiedział, że będę miły? Gdzie to napisali? Ja prosiłem, żebyś był miły. Co ja prosiłem, żebyś był miły? Nie muszę być. To jest ciężki dzień masz, czy co, Ryszardzie? Kurwa, wiesz, się ogarnił, powiesz tą swoją pracę. Chujową, bo wiem, że masz chujową pracę. Powiesz? No i co jeszcze powiesz? To nic, co ja. No i może powiesz, może powiesz, głowę, ilu tak? ludzi mogę w chuja zrobiliście dzisiaj, co? Po prostu. Co? Może powiesz, ile ludzi żeście ojebali na kasy dzisiaj, oszuści pierdolenicy. Kogo ojebali na kasy? Kurwa, sam jesteś pierdolony, wiesz. Rozumiesz te kurwa celu. Aj, wyszło z ciebie wszystko, co najlepsze, kurwa, no. Co ty tam mięczysz, dziwko? Co tam jeszcze powiesz? Samego rana, kurwa, ruchają cię w pracę, już kierownik na ciebie się wykrzycza, nawet ty siedzisz, masz zły humor, kurwa, i rozmawiasz, kurwa, jakbyś cię w dupę jebali przez całą noc. No boli cię, no powiesz tą pracę. No czemu ty, no, swój ból wylewasz na jednego człowieka? No dlaczego? No, nie to jest fajnie. Po prostu kołkuje mi to, że gwałcą cię w pracę, rozumiesz to? Dobra, już mi nie opisuj, jak się z kolegami bawicie. Nie interesuje mnie to. Ale fajnie się bawicie, no. Ryszardzie. No oczywiście, że fajnie, nie narzekam. Nie narzekam. No. A ty fajnie się bawisz, czy nie? Ja zajebiście, kurwa, oczywiście, że tak. No to no widzisz, i dobrze siedzę, leci, no to co? No, czemu leci, jesteś kurwa, taki no. obrażony? Co ci jest, chłopie? Nie jestem obrażony. Ja mam świetny humor, kurwa. Przez was, pajace, mam świetny humor. Dziękuję wam za to. Ja nie odczuwam twojego dobrego humoru, Ryszardzie. Rozmawiasz po prostu, jakbyś był, nie wiem, jakbyś ci ktoś zrobił zły humor.
Jak mam rozmawiać? Ja z tobą normalnie jak rozmawiam, kurwa, jak człowiekiem, a ty zaczynasz... Jak mam, kurwa, rozmawiać z oszustami? Ty jesteś świętym człowiekiem, jak mam, tak? Powiedz mi, jesteś jak mam rozmawiać z oszustami inaczej? Kurwa, ty byłeś w sądzie ze mną, jest wyrok sądu, tak, że jestem oszustem, czy co? Żebyś, kurwa, musi być wyrok sądu, nie. Telefon gadasz, ja tak samo mogę tobie gadać cokolwiek. Mogę powiedzieć, że ty jesteś, nie wiem, kurwa, dziwką męską. No, dajesz dupę wieczorem gdzieś tam na ulicy. No i co? I moje słowo przeciw twojego. Ja, a ja sobie tak powiedziałem. No i co za głupotę? Co to ma do rzeczy? A chuj wie w sumie. No to ja podejrzewam, że ty w ogóle, no, ty nie masz jakiejś takiej dobrej pracy. Bo ja słyszę po tym, jak ty rozmawiasz z ludźmi, tak? Ty nie pracujesz z ludźmi. Ja, nie ci już mówiłem, rozmawiam tak z oszustami tylko i wyłącznie. Normalnie, kurwa, z normalnymi ludźmi jestem całkowicie inny w rozmowie. Ty masz jakieś dowody, że ja jestem oszustem? Tak, waszą kurwa, reklamę no, i relacje świadków. Jakie reklamy? No co ty pierdolisz, kurwa? No co ty pierdolisz, no. Ty musisz wiedzieć, że twoje słowa, tak, że twoje słowa muszą coś mieć za sobą, tak? Nie możesz po prostu powiedzieć, że ktoś jest oszustem, ktoś jest pedałem, dobra, ktoś jest, nie wiem,